czołgać jako tako bez podwyżki do pierwszego kwartału 2020 roku. Czy w tej sprawie Państwo radni mają pytania? Proszę bardzo, Pan Marek. Ja mam takie pytanie, proszę Państwa, bo tutaj chodzi o ograniczenie odbioru, częstotliwości odbioru. Zadam pytanie, co to da? I tak ta śmieciarka musi do danego punktu A, B, C i D na danej ulicy dojechać. Jeżeli ja nagromadzę, załóżmy, miałem odbiór śmieci dwa razy w miesiącu, teraz będę miał tylko raz, to jeżeli przyjedzie na danym odcinku ta śmieciarka do wszystkich domów, gdzie na blokach też, o tym bardziej, proszę Państwa, ile ludzi produkuje śmieci? Przestaną produkować? Dobrze, ale w tym momencie nagromadzą się śmieci, oni też będą musieli dwa razy przyjechać nawet w ciągu tego dnia. Oni nie zmieszczą do jednej śmieciarki, proszę Państwa, jeżeli w jeden dzień nie przyjadą, w drugi dzień przyjadą. Proszę Państwa, ja tego pojąć nie mogę. Gdzie tutaj są oszczędności w tym momencie? Ja rozumiem ograniczyć produkcję śmieci, owszem, ale tonaż zostaje taki sam. Panie Przewodniczący, z tą propozycją wystąpiły zakłady komunalne na naszą, jak gdyby, sugestię, w jaki sposób obniżyć koszty śmieciowe, żebyśmy mogli jako tako egzystować, bo musimy podnieść do 38 zł od osoby. Tragedia. W związku z tym chcemy to jakoś wytonować, żeby do końca roku i do pierwszego kwartału przejść. W związku z tym same zakłady komunalne tu na głosem pani prezes powiedziała, że po prostu musimy ograniczyć częstotliwość odbioru. W związku z tym zakłady komunalne będą starały się nam po prostu obniżyć koszty. Ale to w tym momencie będą hałdy śmieci w danym miejscu, w danym punkcie. Państwa albo ludzie zaczną wywozić do lasu, gdzie to dawniej było, proszę Państwa, myśmy za poprzedniej kadencji też ograniczyli, to się nie sprawdziło i wróciliśmy do ponownej tej częstotliwości, do większej. Proszę Państwa, to są ważne sprawy, proszę o ciszę, bo każdego z nas to dotyczy, proszę Państwa. Mówienie też, że w całej Polsce idą śmieci 300%. Tak, idą, ale tam, proszę Państwa, płacą po 6-8 zł do tej pory i dorównują do naszej. Nie, panie Marku. Umieszczę artykuł. Dobrze. Można sobie sprawdzić, proszę Państwa, są na wiadomościach, na interi, na wszystkich. Jest taki, proszę Państwa, to jest tylko wielka nuda, przedłużanie tego, co nas czeka. No niestety. Proszę bardzo, pani tonarz. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, co z tonarzem, który będzie zalegał w tych śmietnikach na osiedlach? Nie będzie. Ogłosiliśmy, tak jak już zresztą na komisji było mówione, ogłosiliśmy zeszły rok dwa przetargi. Niestety dwa przetargi skończyły się tym, że okazało się, że nie mamy tyle środków na przyszły rok, żeby można było podpisać umowę. Tam brały udział konsorcjum zakładów komunalnych i firma FCC. No niestety pieniędzy było za mało. Razem z panią burmistrzem rozmawialiśmy z zakładami komunalnymi. Na komisji byli. Na komisji także tutaj była pani prezes i wspólnie chcieliśmy jakoś rozwiązać ten problem, żeby nie podnosić tej stawki już teraz natychmiast. Więc pani prezes zaproponowała, rozmawiała z firmą FCC, która zdeklarowała się, że przez 3 miesiące nie będzie podnosić jakby stawki na RIPOK-u, a oni jakby są w stanie utrzymać cenę za tonę, jaką mamy teraz na rok 2019, tylko pod warunkiem takim, że po prostu ograniczymy częstotliwość wyjazdów na budynki wielomieszkaniowe. Teraz w tym momencie dochodzi do tego, że na budynki wielomieszkaniowe zakłady komunalne jeżdżą po 9 razy w miesiącu, to jest bardzo dużo. Prawo nakłada na nas obowiązek odbierania tych odpadów z częstotliwością jeden raz w tygodniu i żeby wiaty śmietnikowe w spółdzielniach mieszkaniowych były dostosowane do ilości mieszkańców, które obsługują ilości odpadów, które powstają, bo niestety od lat, kiedy powstały te bloki, do tego czasu ilość tych odpadów drastycznie wzrosła. No nie oszukujmy się, no to są bardzo duże ilości i to zresztą wiemy nawet, bo teraz mamy już od kilku lat mamy bardzo dobre sprawozdania zrobione, jakie ilości odpadów powstają na terenie
terenie gminy, to dorośnie w zastraszającym tempie, a te śmietniki były budowane, nie oszukujmy się, wtedy, kiedy drogi, no i to się zmieniło. No niestety były już 2-3 lata temu, pan Marek Ciepliński może pamięta, była tutaj pan prezes i rozmawialiśmy na ten temat, już wtedy było mówione, że muszą to, no coś muszą z tym zrobić. My i zakłady komunalne, są jeszcze pojemniki 1100 do dyspozycji, znaczy są jeszcze na naszym planie takie duże pojemniki, więc deklarowaliśmy się, że te pojemniki przeznaczymy na to, żeby po prostu doposażyć spółdzielnie i inne budynki wielomieszkaniowe, żeby mieli możliwość, że tak powiem, i dobrej segregacji, no i żeby te odpady się mieściły i żeby można było rzadziej tam jeździć. No, no niestety, takie są realia i takie są jakby sugestie zakładów komunalnych, że tylko to może nam obniżyć te koszty. Pani prezes nie ma niestety, ale ja z nią rozmawiałam i mówiła, że może obniżyć koszty, jeżeli się zmniejszy ta częstotliwość do 30%. To nie jest 30% całkowitej ceny, bo wiadomo, że nie może obniżyć kosztów przyjęcia odpadów na RIPOK-u, ale może obniżyć swoje koszty no, transportu głównie. No bo tak jak pan zauważył, ilość się nie zmieni. No właśnie i mam pytanie takie. Skoro załóżmy, teraz mają 500 załóżmy litrowy pojemnik, będą mieć 1200, to jak przyjedzie śmieciarka, to jakim cudem jednym kursem weźmie 1200? Ale nie chodzi o jednym kursem. Chodzi o koszt transportu, o ograniczenie. Ja chcę dotrzeć do tego, tutaj do sedna sprawy. Jeżeli będzie 1000 ton w danym jednym dniu, to i tak muszą dwa razy pojechać. Mam jeszcze jedno pytanie. Chyba że zakłady komunalne zaopatrzyły się w taką śmieciarkę, że za jednym zamachem po prostu to weźmie, bo nie jest, dlatego właśnie dążę do sedna sprawy. Nie jest trudno się wypowiedzieć na temat tego, jak oni chcą te koszty zredukować, ale są ograniczenia zakładów komunalnych. Mogę jeszcze jedno słowo. Myśmy już podjęli jedną uchwałę, prawda, ograniczającą wywóz bio. Ja bym chciał zadać pytanie, jakie z tego tytułu oszczędności wynikły, to jest raz. W tym roku wynikło z tego 200 ton oszczędności. No właśnie, bo w uzasadnieniu tej uchwały, podejmowaniu tej uchwały było w celu oszczędności, prawda, ograniczenia wzrostu cen śmieci. Jaką my mamy pewność, skoro my znowu musimy do radykalnych posunięć się tutaj skłaniać, skoro tam już ograniczyliśmy, znowu mamy ograniczać, a nic nie jest po prostu robione w tej sprawie, bo albo, proszę Państwa, moim zdaniem jest tak, trzeba albo przeedukować ludzi. Ja robię eksperyment cały czas i którąś sesję ja się skłonię przynieść, ile naprodukowałem kotów. Korków z takich plastikowych butelek. Ale proszę Państwa, jeżeli ja bym te korki w tym momencie dał do wywozu, to jest o jeden transport załóżmy więcej. Jakby każdy z mieszkańców na danym odcinku ulicy, prawda, wystawił. Ja te korki zbieram i oddaję na cele charytatywne, czyli psom i tak dalej, prawda? Za to zakupują w tym momencie jakiś zegar i walinie. W związku z tym, ja uważam, że to nie, żeby ludzie teraz, mieszkańcy karani, że będą hałdy śmieci i tak dalej. Bo to są ważne sprawy, istotne sprawy dla nas wszystkich, bo ja też nie chcę za 3 miesiące płacić ponad 150 czy 200 zł za śmieci, gdzie segreguję, dzieci swoje uczę segregacji i pytam się, po co mamy segregować, jak wszystko idzie w górę, wszystko jest mieszane później czy coś takiego. Proszę Państwa, ja chcę konkrety w tym momencie. Albo edukujemy ludzi, informujemy, ograniczmy, nie kupujmy wody w plastikach, tylko załóżmy w butelkach, prawda? Jest skup, oddajmy makulaturę na przykład. Proszę Państwa, osobiście wywiozłem 100 kilo papieru. 100 kilo, proszę Państwa, papieru, gdzie mi za to zapłacili. Chodzi właśnie o to, że własnymi rękami są zbiórki w szkołach, są zbiórki w organizacjach. Informujmy o tym ludzi, a nie później pod ścianą znowu rada stanie, bo trzeba podnieść rękę w górę, bo ceny idą w górę. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego. Ja do tego nie.
już. Ja myślę, że konwencje są bardzo dobre, ale to są jakieś długofalowe działania. To już trzeba wdrażać. Dobrze, ja to mówię, proszę Państwa. Dobrze, teraz głos na Pani Urszula. Proszę, do tej sprawie jeszcze coś? Proszę, Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ostatnie forum wójtów i burmistrzów było zdominowane właśnie sprawą dotyczącą śmieci. Była dyskusja, że opłata za tonę, tak zwana opłata marszałkowska, to jest 170 zł, w przyszłym roku będzie 270 zł. Dopłaty opłat. I zadałem pytanie, na co pieniądze pójdą, w jaki sposób ewentualnie gminy mogą z tego skorzystać i nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Po prostu opłata wzrasta i te opłaty, które są nakładane na gminy, natomiast nic za to gminy nie mają. Natomiast słuszna uwaga pana Marka, trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób no, zwiększyć, jeżeli chodzi o selektywne zbieranie i zmniejszanie ilości śmieci. No nie ma innego kierunku. A to, że się ustawa zmienia, to jeszcze jest inna sprawa. To, żeby ludzie segregowali, trzeba monitoring i robić na śmiecikach i nic innego nie poradzi. Nie ma na to innej możliwości. Proszę bardzo, czy jeszcze w sprawie tych śmieci? Przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 98? Kto jest za przyjęciem uchwały regulaminu utrzymania czystości? Jestem za czy przeciw? Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Trzynastu głosowało.